Witam w Szkole Chrystusa. Pierwszy cykl nosi tytuł Spór, a pierwsza lekcja Świadectwo życia. Będziemy czytać z objawienia Jana, rozdział 2, werset 1-20. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki tak jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. A do anioła zborów Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. A do anioła zborów w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Taki ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. A do anioła zborów w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci nieco za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. A teraz przeczytamy objawienie, rozdział 3, wiersz 1. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. W tym 2 i 3 rozdziale Księgi Objawienia widzimy dokonaną przez Pana lustrację tych 7 zborów. Dochodzimy do tego, czego on szukał, do Bożego prześwietlenia. Jego oczy były jak płomień ognia dla wewnętrznego stanu duchowego i obnażał ten wewnętrzny stan. Kiedy wszystkie fakty zostały prześwietlone i zebrane razem, miały za cel ustalenie głównie jednego faktu – obecności lub nieobecności życia, które z punktu widzenia Pana tworzy usprawiedliwienie dla istnienia wszystkiego, co twierdzi, że Go reprezentuje. W każdym z tych 7 zborów chodziło o to, czy mogą one być świadkami, czy mogą stać przed Nim, czy On będzie musiał usunąć ich świecznik z Jego miejsca.
czy też to narzędzie może trwać w społeczności z Nim. Tak więc to wielkie pytanie dotyczyło albo kontynuacji Bożego celu, albo wyjście z tego celu. Pytanie dotyczące każdego narzędzia powołanego przez Boga w relacji do tego celu brzmi: co usprawiedliwia trzymanie przez Boga tego naczynia? Jasne jest, że są rzeczy, które nie usprawiedliwiają utrzymywania przez Boga tego narzędzia. Te listy wyraźnie na to wskazują. Po pierwsze, to, że Bóg na początku powołał takie narzędzie, to nie usprawiedliwia jego utrzymywania dalej. Następnie, fakt, że takie narzędzie, które On powołał, które było potężnie używane, nie usprawiedliwia tego, by Bóg je dalej utrzymał. Fakt, że takie narzędzie ma wspaniałą historię poświęcenia dla Boga, że kiedyś było prawdziwym wyrazem Jego łaski i mocy, nie usprawiedliwia dalszego trzymania takiego narzędzia. Można by myśleć, że jeżeli Bóg powołał jakąś rzecz, używał ją i błogosławił, jeżeli ona wykazywała cechy charakterystyczne dla Jego łaski, Jego życia i Jego miłości, to wystarczy, by twierdzić, iż takie narzędzie może trwać przed Bogiem. Co usprawiedliwia fakt, że Pan zachowuje i idzie dalej z takim narzędziem, Kościołem? By odpowiedzieć na takie pytanie, musimy zobaczyć, co spowodowało, że On takie narzędzie powołał. Wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, znajdziemy w opisie samego narzędzia. W przeczytanym urywku jest ono nazwane świecznikiem. Nasza znajomość Słowa Bożego rzuca nam wiele światła na znaczenie tego fragmentu. Do pomocy mamy tu Stary Testament. Czy będzie to świecznik w przybytku, albo świecznik cały ze złota, jak opisuje Zachariasz 4:2, wiemy, że reprezentuje on żywą energię Ducha Świętego. Weźmy taki złoty świecznik z jego 7 czaszami i 7 rurkami. Olej był przekazywany z żyjących drzew oliwnych przez rurki do czasz, gdzie stanowił paliwo do oświecenia. Jest to kompletny i wszechstronny obraz czegoś żywego. Prorok nie mówi, że były tam jakieś cysterny, zbiorniki i zasoby oleju. Mówi, że były tam żywe drzewa oliwne, z których jak z naczynia spływał nieustannie olej do świecznika, zawsze świeży, gdzie paliło się stale niegasnące światło, które się nie zmienia, nie gaśnie, ale zachowuje cały czas pełną moc. Takie życie jest niegasnącym świadectwem obfitego, pełnego życia. Nie jest ono abstrakcyjne ani wymyślone, ale jest czymś, co wychodzi cały czas z niewyczerpanego źródła potężnego i chwalebnego życia. Kiedy to świadectwo się pali, kiedy to światło się pali, jest ono stałą, trwającą deklaracją zwycięstwa nad śmiercią. Ono pali się wśród otoczenia śmierci. Śmierć chce zdusić ten płomień, ale nie ma siły, by go zgasić. Co zatem usprawiedliwia Boga w utrzymywaniu jakiegoś narzędzia w społeczności z Nim i Jego celem? Nie jest to z powodu wspaniałej historii, ani wielkiego nazwiska i reputacji, ale jest to z powodu obecności tego niegasnącego płomienia życia, jako wspaniałe świadectwo przeciwko mocy śmierci, która jest wszędzie dookoła nas. To jest jedynym Bożym usprawiedliwieniem. Jeżeli chodzi o 7 złotych świeczników, wskazują one na 7 duchów Bożych i na Jezusa Chrystusa jako wiernego świadka. Jezus jest utożsamiany z tymi lampami. Są one powołane do istnienia, by być zachęcającym obrazem samego Pana, jako wiernego świadka, który żyje w mocy Ducha. Kiedy przechodzimy do stanu tych zborów, znajdujemy w nich wszystkich różnorodność elementów,
a każdy z nich jest wyrazem czegoś, co jest przeciwieństwem Ducha Świętego lub przeciwieństwem Ducha Życia. Kiedy coś takiego znajduje się w narodzie Bożym, tworzy to element śmierci i daje szatanowi przyczółek. Najczęściej wtedy, przy nieświadomości ludu Bożego, zaprzecza świadectwu lub je niszczy. Chodzi o to, że szatan będzie czynił wszystko, by zdobyć jakiś przyczółek dla śmierci w powołanym przez Boga Kościele. To staje się wewnętrzną sprzecznością. Ma imię, ma dobre uczynki, ma wiele rzeczy, w których nawet sam Pan nie może znaleźć nic złego, bo one są dobre. Jednak podstawowa rzecz, która powoduje, że Pan je trzyma, została zniszczona. Nie chodzi o to, czy kiedyś było dobre i czy dalej się Kościół modli, czy nie, ale czy ma Pana i czy jest tam dalej światło. To odnosi się do nas wszystkich. Zostaliśmy uchwyceni przez Jezusa Chrystusa i za tym uchwyceniem stał cel. Zostaliśmy uchwyceni nie tylko po to, by być zbawieni. Nasze zbawienie jest prowadzeniem do czegoś więcej. Pan zgromadza swoich, by ich uformować w zbiorowe narzędzie dla Bożego celu. Jedna stała rzecz w Bożym zamyśle wzbudzenia takiego narzędzia nie powinna być stracona z pola widzenia. Patrzmy więc na Bożą normę osądzania. Jedną wspólną rzeczą, której uczymy się z tego przeglądu zborów, jest to, że Pan postępuje z każdym życiem lub naczyniem w świetle jego specyficznego celu, a nie ogólnej użyteczności. Te rozdziały nigdy by nie zostały napisane, gdyby Pan przyjął taki punkt widzenia. Ponieważ to naczynie nie jest całkiem złe, jest w nim pewna wartość, dlatego muszę się nim opiekować, wspierać i zachowywać. Dlaczego to mówimy? Dlatego, iż wielu mówi, a w tym kaznodzieje, że takie głoszenie to ekstremizm. Dlaczego nie być zadowolonym z tego, za co można pochwalić dzisiaj Kościół? Dlaczego to jest złe? Dlatego, ponieważ Słowo Boże na to nie pozwala. Sąd Boży zawsze bierze pod uwagę to, do czego to naczynie zostało powołane na początku. Kiedy zobaczysz Boży cel, kiedy zobaczysz, do czego Bóg powołał swój Kościół, to nie możesz być zadowolony tylko ogólnym dobrem. Jego Słowo mówi nam wyraźnie, że chociaż była gdzieś wspaniała przeszłość lub historia Bożego błogosławieństwa i użyteczności, nie jest to powodem, by Pan takie naczynie nadal utrzymywał. On musi je porzucić, dopóki nie będzie wykonywać tego, do czego zostało powołane. Do czego został powołany Kościół? Nigdy nie było Bożym celem, aby stworzyć główny Kościół z wewnętrznymi w nim grupami. Bożym planem nigdy nie były masy ogólnie wierzących, w której wyłania się grupa tak zwanych zwycięzców. Słowo zwycięzca oznacza, że gdzieś nastąpił upadek. Celem Pana dla całego Kościoła, który może być zrealizowany przez tylko niewielu, jest to, by pozostał świadectwem życia, które zwyciężyło śmierć i będzie zwyciężać śmierć aż do końca. To jest cel i to jest pytanie życia. Świadectwo Jezusa jest zawsze związane z Jego powstaniem z martwych. On żyje przez moc, która zwyciężyła śmierć. On jest życiem działającym na tych zasadach. A ci, do których przyznaje się Nowy Testament, są świadkami Jezusa. Nie ci, którzy mówią o Jezusie, ale ci, którzy są świadkami poprzez życie w Jego zmartwychwstaniu. Nowotestamentowe świadectwo Jezusa jest takie,
że Bóg wzbudził go z martwych i on żyje na wieki. Całe zatem pytanie sprowadza się do jednego świadectwa życia. Jest to nie tylko świadectwo prawdy, ale przede wszystkim świadectwo życia. Czy płomień pali się tak, jak na początku? Świadcząc, że Jezus żyje i jest zwycięzcą nawet nad ciemnym i śmiertelnym obrazem świata. Kościół jest tutaj, jako świadectwo życia, i przez naszą obecność musimy dowodzić, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Jest to zadanie obecnego dnia i godziny. Jest to sprawa życia lub śmierci w duchowym znaczeniu. Czy nie doświadczacie coraz bardziej wyczerpania w swoim życiu? Tego, jak tracicie energię, zwłaszcza w sferze modlitwy? Czy nie jest prawdą, że modlitwa wymaga nadzwyczajnego wysiłku, by wytrwać do końca w tej modlitwie, którą zaczęliśmy? Jest to ostatni konflikt wieków. Jest to duchowe zagadnienie życia lub śmierci. Na tym polega właśnie duchowa bitwa. Jeśli Chrystus nie znajdzie życia w Kościele, bez względu na to, jak bardzo jest on ortodoksyjny, bez względu na to, jakie dobre rzeczy uczyni lub czynił, ile pieniędzy daje na misję lub zajmuje się czymkolwiek innym, to nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego instrumentu zwanego Kościołem. On musi być odrzucony przez Boga.